Proces standaryzacji polega na tym, iż strony uzgadniają pewnego rodzaju standardy, które potem są stosowane w transakcjach. Głównym celem tego jest przyspieszenie transakcji, uniknięcie, zmniejszenie ryzyk transakcyjnych. Proces standaryzacji narodził się w krajach anglosaskich, gdzie ze względu na specyfikę systemu common law, to głównie wola stron decyduje o tym, jakie są uzgodnienia pomiędzy stronami i brak jest ustawowych rozwiązań regulujących bardzo szczegółowo poszczególne instytucje prawne. Zważywszy na to, że ten system common law jest bardziej rozwinięty, po drugie następuje globalizacja rynków ekonomicznych, globalizacja też rynków finansowych i bankowych. Proces standaryzacji także następuje pod prawem polskim i tutaj pod wpływem prawa angielskiego dochodzi do wytwarzania pewnych standardów dokumentacji, na przykład umowy kredytowej. W związku z tym, ze względu na powyższe przyczyny, zaistniała potrzeba powołania grupy roboczej w ramach Związku Banków Polskich, która będzie się zajmować uzgodnieniem standardów umowy kredytowej. Taka grupa robocza została powołana w Związku Banków Polskich, skupia w sobie kilkanaście banków, kilka kancelarii prawnych. Jej celem jest uzgodnienie standardowej umowy kredytowej, wielowalutowej, kredytu odnawialnego i terminowego, który będzie potem rekomendowany przez Związek Banków Polskich. Jako dokument wyjściowy do negocjacji będzie stosowany przez banki w negocjacjach z kredytobiorcami.